Halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy kolejną mapę w tym spotkaniu, czyli mapę Train, Pierwsza mapa trafiła na konto w formacji X Komago po naprawdę zaciętym boju Dasik pozostanie na naszych... Myślę, że... Kartach wirtualnej historii na pewno bardzo, bardzo długo. Ale pytanie, jak się tutaj ta mapa train zaprezentuje? Raczej co najważniejsze strony formacji Pact, bo to ci będą walczyć jeszcze o utrzymanie się w tym spotkaniu. Wydaje się, że pistoletówka bez jakichś niesamowitych zaskoczeń, chociaż X Komago. Teraz z malutkimi problemami. Darko oraz Sobol. jeszcze pozostałem w grze Darko. Gdzieś złapał kąta przeciwnikiem, ale to Sobol ostatecznie będzie jednak napędzał akcję pod Końcówkę rundy pistoletowej, ale Ralen, tak jakby zapomniany, Sobol w tym momencie zapłacił za to naprawdę dość wysoką cenę. Ale Darko, zobaczmy, że to już jest jego drugie trafienie, podniesiony usp, a z niego na pewno będzie czuł się lepiej, chociaż chyba tam nie było naboje, aby podjąć taką walkę. Darko czy Fiku? Fiku jeszcze miał okazję, aby uaktywnić się w tej rundzie, a zatem, jak nie teraz. To kiedy, ale Fiku jednak zostanie wyeliminowany. Zatem pierwszy punkt wpada na konto formacji Pakt. Oczywiście także ta informacja, która teraz e, zapewne widnieje na każdej stronie na tematyce e-sportowej, szczególnie CSGO. Kuben trenerem, więc gratulacje Jakub, ciśnij. To jest siebie wszystko. Jeszcze także oczywiście tego głównego składu nie znamy, ale myślę, że to też niedługo się na naszych ekranach pojawi. Może nie teraz, ale troszeczkę później. Jeden do zera, natomiast na naszych granach już widnieje i to jest rzecz, której nie zmienimy. A na pewno chcieliby to zmienić. Gracze X Komago, stąd jest zakup. Tych trzech digli, dwóch scoutów, sobol, gdzieś odczuł właśnie Skauta znajdującego się w ekipunku Znaciego. Ale pomimo jednak tak dobrego wyposażenia, formacja pakt na razie bez. Decyzja, aby agresywnie wyjść przynajmniej pod Bombsite'a. Zobaczmy, że to wszystko jest rozgrywane bardzo spokojnie. Ralen ustawiony na SC, zatem. No tylko chyba wyłącznie on aktualnie jest w stanie cokolwiek dołożyć od siebie. Oczywiście jeszcze także kawaleria przygotowana na drabie. Ta jednak odcięta smokiem. No i paczka zaplantowana. Bez nawet jakiejś większej ingerencji w Bombsite'a. Można próbować chociaż fiku z eliminacją. Ta powinna zmotywować teraz antyrysów, oczywiście, do walki. Ale tutaj Sobol ruszył na łowy. Tego chyba spodziewa się Furlon, dokładnie tak. Ten już z zamierzoną pozycją rywala. Sobol ucieka czym prędzej, aby przypadkiem nie utracić maka. Jego fundusze obecnie nie wyglądają najlepiej. Ale były jakieś tam, może, chwilowe momenty, które moglibyśmy wytypować jako ciekawe, niemniej jednak 2 do 0 na naszych ekranach już widnieje szybki, sprawny, mocny początek, pokazujący przygotowanie, bo właśnie to jest mapa wyborem formacji, fakt. I może jednak ta mapa Vertigo, czyli ta mapa trzecia pojawi się. W dniu dzisiejszym, ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, a w szczególności, że rozpoczynamy rundę numer 3. To oczywiście bardzo daleko od X-Komaga, aby znalazła się właśnie ich woreczku, aby to ona była ich rundą pierwszą. Ale znów ta ostrożna gra dało sobie znać. Formacja Pakt ewidentnie chyba zrzuciła stone, zrzuciła stempa, bo te nakrundy na mapie pierwszej były rozgrywane w zabójczym, w zabójczym czasie. Ale ten skrót w tym momencie pod bombsite'u B może się sprawdzić. Zobaczmy jak to wszystko timingowo się no, ze sobą nie zgrywa zbytnio, chociaż na minimapie mogło to wyglądać dużo lepiej. Bombsite odpuszczony zatem. Tutaj paczka zostanie zaplantowana. No, znowu bez walki. Chociaż Fiku dokłada eliminację. Ten scenariusz już znamy, dosłownie ten sam. Teraz, czy coś się zmieni, czy jednak pojawi się próba zachowania wyposażenia? Furlan odpowiada. Ritz. Wyliminowana, ale snaci dokłada również eliminację, zatem robi się ciekawie. Zobaczmy, że Sobol także już inaczej się pozycjonuje. Gdzieś korzysta z tego smoka, aby utrzymać paczkę przy działaniach najdłużej, ale już został namierzony. Snaci na pewno zrobi wszystko, aby nie dopuścić tutaj do zbliżenia się. Ale Ralen nie odpuszcza paczki. Zobaczmy, co się dzieje. Ralen, wiedząc, że chyba Sobol nie będzie próbował. Rozbraja bombę, dając ten samym pierwszy punkt. X-Komago. Ależ na jakiej nerwówce kończy na pewno trzecie starcie. Co zrobił Ralen w tym momencie? Dobra, rewelacyjna, świetna decyzja, aby nie odpuszczać. Aby cały czas zostać przy jednak rozbrojeniu bomby. Nie miał przecież zestału do rozbrojenia, zatem do tego czasu przecież by mu prawdopodobnie zabrakło. A gdyby Sobol w ogóle. Usłyszał może kroki nawet samego Ralena. Oddaliłby się na bezpieczny dystans. By to szybko chciał rozegrać na czas. Urlan. Z agresją ta. Opłaciła się Darko, wyminowany. Ritz. Natomiast pobijany do 5 punktów. Zatem tam gdzieś ta ostrożna gra będzie musiała się pojawić. Ale jednak, cały czas. Formacja Pakt. Tak krążąc pomiędzy Bombside'em A, Bombside'em B, na pewno pilnując bardzo mocno ladera. Zauważmy, że tam zawsze zawodnik, przynajmniej się jeden, pojawi. Ale ze strony jednak Xcomago jest bardzo podobnie. No w tym momencie Furlan troszeczkę się podpalił, ale zebrał informacje na temat swojego przeciwnika Znaczy Z eliminacją zatem defensywa z pod B zaczyna się obiecująco, ale tak się to wszystko zaczęło obiecująco, tak szybko się to wszystko kończy, chociaż jeszcze Fiku dokłada eliminację na pewno utrzymując nadzieję swoich kolegów. Furlan może jednak skorzystać, chociaż ta paczka oczywiście plantowana sprytnie, aby nie dać tutaj od razu szybko zdobytej eliminacji hantytryście, który by no właśnie wychodził gdzieś spod bomb side A od góry ale 2 do 2, zatem x komago. Powraca do gry po dość średnim początku, jak widzimy. Na ten moment to oni na pewno lepiej wyglądają, no i także po stronie defensywnej, co jest ważne, aby tych punktów jak najwięcej pozyskać. Teraz już też dwie sniperki, czyli na pewno będzie to wszystko bardzo mocno pasywnie trzymane Realen oraz Naci. Szybka runda w odbiciu w wykonaniu pakt, dwa digle, petka, dwa gloki, no i też próba przejęcia od nogi. Tutaj Ralen z eliminacją, ale te no nie będą pewnie nas jakoś zaskakiwać, bowiem ma sporą przewagę. Odpowiedź jest w końcu. Od lunatika. Real już się rozpędził na tyle mocno, że no, musiał się gdzieś zmierzyć może. Zgodnym dla siebie przeciwnikiem. Natomiast Furlan, to wszystko na pewno będzie w stanie. Dopiąć dość łatwo, dokładnie. Dwa fragi wpadają. Znaczy. To jest kwestia kilku sekund, aż dołoży. Także minację. Zatem mamy 3 do 2. No i to spotkanie. Chyba dopiero zacznie nam się rozkręcać. To będzie oczywiście teraz runda z pełnym wyposażeniem ze strony paktu. Ciekaw jestem, czy też zobaczymy tutaj taką serię zwycięstw, podobnie wykonaną, jak to miało w przypadku miejsce na mapie dust jakiś może bombsite uda się wyłapać, który jest po prostu słabiej trzymany. No ale na ten moment nic by na to nie wskazywało, oczywiście. Darko. Na razie pomiędzy tymi pociągami, próbując się odnaleźć. W tym wszystkim jednak lepiej riz. Wypada dodatkowo Rallens naci no i właśnie, te snajperki, tak jak się spodziewałem, zaczną robić robotę. Jak już widzimy, te tak naprawdę dwie snajperki zrobiły no 90%, Tak nie po prostu, może 80% tego wkładu w poprzednią rundę. Więc 4 do 2, no i w parę sekund. Doży na Rozłożona na łopatki. Było to pełne wyposażenie, które miało oczywiście w tym momencie im dać punkt remisowy. Miało troszeczkę chyba odświeżyć grę, ale jak tego nie zobaczyliśmy. Ritz natomiast timingowo dobrze się zgrał, dobry nade, Sobol obity do 42 punktów zdrowia. Darko w tym momencie także oberwał, jeszcze dorzuconym nadem, a Furlan nawet zdobywa eliminację. I to nie za pomocą granatu odłamkowego, a za pomocą skana, znaczy skanu za pomocą właśnie m -ki. Więc Lunatic na pewno zaskoczony. I te najdy zabójcze jak się okazało. I w przypadku Darko. i ta paczka. Chyba tylko i wyłącznie dzięki fizyce gry wypadła pod Bomb B. Bo inaczej na pewno by się tam nie znalazła. Nie uniemożliwili oczywiście to te antyterroryści, Dobra, pasywna gra tymi najdami nie dali też szansy na zdobycie. Eliminacji na zdobycie wyposażenia. No i minis, którego tak chwaliłem za grę na mapie DAS2. Tak chwaliłem za to, że jednak na tej mapie DAS2 cały czas świecił przykładem, jeżeli chodzi o snajperkę. Teraz w tym spotkaniu po prostu go nie bań. Za momencik może minis ustrzeli sobie Bonda Ralen Cały czas bardzo ofensywnie tą snajperką operując. znaczy tak, że na ogień krzyżowych łatam byli ustawieni przez pewien momencik reprezentanci właśnie. Strony defensywnej. Ale jednak, no właśnie, Snatchi powraca pod Bombside B. Tam, co prawda, nie będziemy kierować naszego wzroku, bowiem paczka jest już przy Bombside A. Tutaj Darko, który chyba tylko czeka na ewentualnie zdobytą pierwszą minację lub smoki, które w tym momencie zostaną dorzucone. Ale Ralen zdradza swoją pozycję. Obawia się cały czas o nogę. Sobol, który. Może tutaj w momencie mieć nieprzyjemny kontakt z Ridsem. Ten dokłada palaka dość niedokładnie, zauważmy, ale na tyle dokładnie, aby jednak uniemożliwiło to wyjście zawodnikowi formacji atakującej. snaci z fragiem zatem już się ta machina odpaliła. Furlan, który rozpędza także tę defensywę, a raczej na tarcie. No właśnie, bo aż Ciężko można byłoby rozróżnić, czy Furlan jest po stronie atakującej, czy po stronie broniącej. Na pewno kroki podejmowane przez kapitana i Skomago mogłyby nas raczej przekonać do tego, że obecnie znajduje się po stronie atakującej, ale snaci. Natomiast tą jednak defensywą popisał się na tyle mocno, że jesteśmy w stanie cały czas rozróżnić, kto atakuje, a kto jednak broni. 6 do 2. No i formacja atakująca po dwóch całkiem dobrych rundach, które moglibyśmy na pewno wypunktować jako skuteczne, jako dobrze rozprowadzone ataki, jako dobrze zapamiętane rundy. Zakończyły ten przynajmniej, na tym momencie przygodę w formacji Pakt na ich własnej mapie, na mapie Train. A minis, czy się zgłosi 007? Nie dużo lepiej wygląda też i Vegi, zauważmy, że 137. No tak. Zabrakło gdzieś dwójeczki na początku. To wtedy może nikt by się nie czepiał statystyk Weggiego. A zobaczmy, furla. Tak, jakby w ogóle nie przejmował się, że ten. No jednak. Karabin może pojawić się w składzie atakującym. Wychyla, zdobywa eliminację. Darko. No od samego początku jednak był. W dość nieciekawy sytuacji. Zamknięty z dwóch stron. I chyba tam te też na tyle mocno poobijały Darko, aby to po prostu paroma pestkami wyłączyć go z gry. A przynajmniej z dziewiątej rundy. Piku jako ten zawodnik, który ucierpiał aktualnie najbardziej, zbity do 67 punktów zdrowia. Ale to wszystko są myślę, że takie. Naprawdę naprawdę detale kosmetyczne, takie, nie mające większego wpływu na przebieg właśnie tej rundy. Dodatkowo Sobol sam w sobie jest do 45, zatem no tutaj Furlan znowu będzie mógł na pewno pokusić się o zdobycie fraga w dość taki szybki i niekonwencjonalny sposób. Na ten moment tutaj Ritz będzie musiał na pewno pracować na tyle mocno, aby utrzymać bombsite, a cały czas pod kontrolą. Zespołu broniącego. Do pomocy oczywiście przychodzi nie kto inny jak Ralen Ten no ze sneperki będzie musiał się jeszcze tutaj uaktywnić na pewno chociażby raz. No ale Ritz nakłada eliminację. Ralen także. No i pozostaje w grze sam Lunatic. Zagubiony na pewno już w tym całym ataku. 7 do 2 po prostu formacja. Fakt nie istnieje jeżeli chodzi o mapę Train. Ta gra prezentowała się Ciut lepiej. Jednak na mapie Das 2 i odcinając się nawet od tej końcówki, która była bardzo wyrównana, nawiązując tylko i wyłącznie do pierwszej połowy spotkania, możemy śmiało wywnioskować, że no, pogorszyła się na pewno. Gra formacji Pakt. Nie wiem, czy już w tym momencie Minis nie ma 008. Będzie mini stworzyć nowego agenta. Ale znaczy, znaczy na pewno. Do takich statystyk się nie zbliży już w tym momencie 12 eliminacji. I na tym zapewne nie będzie chciał zakończyć. Dobrze dołożon Nate. Darko jeszcze gdzieś tam podskoczył na pewno z wrażenia do 75 punktów zdrowia. Ale czy ten atak w ogóle ma prawa? Miejsce się powieść, ponieważ. No widzimy CZ. Darko bity do 42, Vegi z tekiem do 56, Lunatic Minis. Ten duet, który chyba w momencie, jako jedyny jest stanie. Cokolwiek jeszcze zmienić w 10 starciu. Niemniej jednak tutaj bez zaskoczeń furlan z eliminacją. oraz raz kolejny furlan. Furlan, furlan, furlan. Na odnodze. No i na dokładkę Ritz. 8 do 2. Chyba chcieli jakoś tutaj sprytnie podejść przeciwnikę, ale plan był sprytny. Na tym to jednak jednak się zakończyło. Zatem. No cóż. Mieliśmy równe spotkanie na mapie numer 1. Na mapie numer 2, jak widzimy, że troszeczkę jednak ten. Układ sił inaczej się prezentuje, chociaż tutaj w tym momencie jakieś chyba przygotowane, szybkie wyjście. No, liczyłem może na jakąś taką otwartą walkę, ale jednak to wszystko oczywiście na ten moment znajduje się w opiece Minisa. Ale nie wiem, czy tego sformułowania mógłbym użyć, a zważywszy jednak na udział tego gracza aktualnie w spotkaniu Wegi, jednak gdzieś tam znalazł lukę, ale to wszystko ma w opiece Ralen. Fenomenalny strzał, Ritz dokłada. Minis odpowiada, no proszę! Mamy w końcu ten strzał od Minisa. No ale czy on jednak cokolwiek jeszcze zmieni? Minis powolutku, wiedząc, że ta pierwsza eliminacja, no może go rozkręcić, ale żeby go nie rozkręciła zbytnio. Chociaż Furlan, myślał, że troszeczkę ta eliminacja też inaczej będzie wyglądać. Lunatic chyba był zdziwiony, tak jakby nie spodziewał się rywala na plecach, a nawet po zdobyciu tej eliminacji. Przez Furlana odwrócił się, upewniając się, że tam przeciwnik się znajduje, powrócił na swoją pozycję, ale jednak Furlan na ten moment niezniszczalny. 16 fragów, 12 znaczy, cały czas te, jednak 12 fragów przy nim widnie, no ale to jest wynik, który oczywiście zasługuje na gromkie brawa, jeżeli chodzi nawet o 12 rundę, no bo w formacji Pakt brakuje takiego zawodnika, brakuje. Jakiego snajpera, Co jak co? Chwaliłem mocno minisa na mapie Dazwa. Przyznam się bez bicia. ale ta mapa Dazwa to chyba tylko i wyłącznie taki na ten moment indywidualny występ tego zawodnika. A Piku radzi sobie bez problemu pod Bombside B. Dokładając sobie 4 eliminacje. Mamy 10 do 2. Ale w jakim tempie, moi drodzy? To jest tempo, które przecież było raz narzucone właśnie przez formację. Aktualnie znajdującą się po stronie atakującej Tony. Przez, no, chyba 3, 4, maksymalnie 5 rund na mapie da 2 Tak podjechali swojego rywala. No właśnie, zubiając te punkty za pomocą B Ale tutaj, no, szczęście, Minis już nie jest bombem. O, no, pytanie do Was, czy ta jedna eliminacja jest w stanie go aktualnie z tych dość średnich statystyk wybronić, wyłączyć? Zakładam, że nie. Ale widzimy, Minis cały czas próbuje. Minis cały czas podchodzi, i ostatecznie to jednak kamerzysta przyłączył się nas na znaczy jego, bo ten dokłada imigrację ze snajperką, Ten był. Ten zawodnik. Na pewno bardziej godny uwagi, przynajmniej w obecnej sekundzie. A czy mi się dobrze wydaje, że Lunatic sam z tą paczką gdzieś wędruje? Chyba tak. no. Oczywiście, totalną abstrakcją byłoby, gdyby Reed w tym momencie jakoś wyczułby swojego przeciwnika i podszedłby pod jednak drabinę. Ale kto wie, to jest go. i tutaj jesteśmy w stanie często i tak zopać się za głowę przy jakichś akcjach. Przykładowo, no przecież Ralen rozbrajający bombę. A zobaczmy, że od tamtego momentu chyba gra no, nie polepszyła się zbytnio. Psychika, wiadomo co. No i może ta runda będzie w stanie ożywić jeszcze formację Pact. Paczku udało się zaplantować. Udało się także i Fika wyeliminować. Zatem, no, trzeba powalczyć, ale Ralen. Ten ze sniperki, raczej jako taki pasywny sniper, ale zobaczmy, że i tak sobie poradził, oczywiście, ze zdobyciem fraga. No Minis. Uaktywnia się i Minis. O, po raz kolejny. Na dość newralgicznej pozycji. Lunatic tutaj chyba wyręczył właśnie swojego kolegę. Niemniej jednak Ralen podejmuje się próby i pokazuje, że zdobycie trzech eliminacji. on no nie jest naprawdę jakim skomplikowanym zadaniem. Lunatic jeszcze pozostaje w grze za temno. Ralen nawet nie próbował podchodzić pod bombsite. Mamy 10 do 3. Trzy punkciki zdobyte przez drużynę pakt. Ale teraz na naszym pewno oczku krytyka znajdzie się gdzieś wegi. Ten też musi się na pewno uaktywnić, jeżeli formacja jeszcze myśli w ogóle o powrocie do gry. I nawet tutaj nie mówię o tylko i wyłącznie mapie train, chociaż o tego powinni oczywiście też i na zawodnicy właśnie drużyny, drużynie, w której no, gra wegi, zacząć. Ale ogólnie o całym spotkaniu, bo pierwsza mapa wylądowała na koncie X Komago, Ci. Z bardzo, bardzo dobrym, solidnie wyrobionym wynikiem, dającym im możliwość zamknięcia całego meczu. Taką oczywiście również możliwość mieli na mapie DaZWA, jednak nie udało się z niej skorzystać również przy zdobyciu rundy pistoletowej, więc. Tutaj uczulam, że nawet jeżeli XKO ma go, pozyska rundę numer 1 po zamianie strony, to powinniśmy chyba cały czas ostrożnie jednak do werdyktu podchodzić. Ale śmiało możemy mówić, że FIKU zrobił znowu niesamowitą robotę pod BOMFSAIDEM B. Zdobyte dwie eliminacje. Lunatic, który no musi teraz to bardzo ostrożnie rozgrywać. Minis że chociaż ten tak jakby miał snajperkę, jakby się w ogóle nie przejmował. Ale Lunatik jednak tymi pikami wyrobia eliminację, a sam Minis. No widać, że bez Perki jest bezbronny. Zatem 11 do 3. To odbicie po prostu było bardzo dobre. No, Ralen także zrobił robotę. Było widać, że. Tam chyba chciał jeszcze koledze Kawaha przerzucić. Nie udało się. Furlan poleciał w swoją stronę. Ale funduszy mają na tyle, że oczywiście. wyposażeniem aktualnie. X Komago się nie przejmuje. 11:3, To jest 8 punktów różnicy. Wegi nadal z jedną minacją, minis, aż tak myślę, że swoje gry nie polepszył. No jedną, tak naprawdę, akcją pod bumpside'em mógł się popisać. Potem dość szybko oddalił się w cień Ralena. I co ważne. Nawet w przypadku trzymania Bombsaidu pojedynto przez Fika. No to widzimy, że zawsze ta eliminacja wskakuje na konto. Tak troszeczkę wiem, że odskakując od głównego wątku, co się dzieje aktualnie w ostatniej rundzie, bo Ritz tutaj podskakuje pod pozycję przeciwnika. O mało zdobyłby jeszcze drugie trafienie. No ale poprawia go Furlan. Ale znowu niewiele brakowałaby. Eliminacja kolejna wpadła na konto reprezentanta X Komago. Ralen złapał jeszcze Minisa przez Smoke'a, a dokładnie chyba przy dosłownie eksplozji granatu dymnego. Ale no właśnie, te korzyści z pobijanych terrorystów napłyną w tym momencie do konta x-komago 12 do 3. Tutaj różnica poziomów już jest naprawdę widoczna bez problemu. Przed nami króciutka przerwa, zostańcie koniecznie razem ze mną, słyszymy się za kilka minutek. the clouds and i'll take care yeah remind myself to just let go don't wonder how far i can fall don't look down never fade out and i just wanna be someone and never fall behind again Keep on moving on. Never look down. Never fade out. Powracamy do mapy Train. Powracamy w momencie, gdzie formacja Pakt aktualnie po stronie broniącej no będzie na pewno walczyć dzielnie, aby odzyskać może troszeczkę chociaż kontroli w tym meczu, aby udowodnić tym samym, że no właśnie, ta mapa Train była ich wyborem. Teraz szybkie wyjście pod bombset B. Tutaj mini, speskując sobie, dokłada już dwa fragi. Realno bity do 68, ale widać, że ta ustawka przynosi na ten moment efekt bardzo, bardzo dobry. Land terrorystów. Kilku jeszcze zdążył podłożyć paczkę. Do tego wszystkiego, za momencik dołączy Riz i zauważmy, że te paski zdrowia są dość niskie. A w przypadku właśnie starcia z Glockiem, no to ewidentnie jednak pistolet podstawowy terrorystów tutaj jest górą. Lunati dodatkowo bez kewa. Natomiast ze smokiem i zostałem do rozbrajenia, zatem. Na pewno liczyłby na zdobycie punktu, jednak niestety Lunatic pogubi się w tym wszystkim fiku jeszcze z ładnym banehopem, bodajże. Przed chwilą to mogliśmy zobaczyć. No ale tutaj jest próba oczywiście rozbrojenia bomby. A Lunatic zdawał sobie sprawę, że nie ma szansy na wygrania już rundy pistoletowej 13 do 3. No nie wiem, co mogłoby powstrzymać w tym momencie ja jastrzębi. czy Jastrzębie po prostu. Przed zdobyciem 14, potem 15, i na samym końcu, oczywiście, 16. Punktu, bo widzieliśmy, jak się ta gra pogorszyła po wygraniu pistoletówki na mapie DAS2. No, ale od samego początku widać, że troszeczkę inaczej całe spotkanie wygląda. Lunatic. Z dwoma fragami, więc jakaś tutaj próba ze strony. Tak tu była zastosowana. A Lunatic do 72 punktów. Zdrowia zbity. Ritz z eliminacją zatem. No, Darko Osamotniony. Jeszcze pod bomb B zatem, nie wygląda to najlepiej. No sam Ritz, który przecież miał niski poziom zdrowia, jeszcze był w stanie zmierzyć się z przeciwnikiem. Wydaje się, że dołoży chyba ostatnią eliminację. Tak, dokładnie ustawia się w taki sposób, aby odpowiedzieć na właśnie wyjście ewentualne z ladera. Chociaż Ritz, no troszeczkę zapędził się zbyt mocno. Podniesiony Galil. Tym Darko będzie miał możliwość walki za pomocą właśnie karabinu, chociaż teraz namierzony. No i widać, że już to wszystko legło w gruzach. Dokładnie. Na pewno decyzja legła w gruzach, aby podejść jeszcze pod bombę i spróbować, może ją rozbroić, czy powalczyć w ogóle o ten punkt 14 do 3 z dwoma wyposażonymi, z dwoma, przepraszam, zachowanymi jeszcze ekwipunkami. x go wejdzie w rundę 18 na formację Pakt z niewykorzystanym, no właśnie lepszym wyposażeniem. Będzie musiało teraz mierzyć się naprawdę z bardzo twardym orzechem do zgryzienia. Jak przejść przez tę końcówkę? Decydują się na zakup broni. No innej decyzji nie mogło być. No przecież nie będą rozgrywać pod 15 rundę z takim wynikiem. Węgi z Diglem, MP9 u Sobola. Ale musicie, moi drodzy, przyznać, że to spotkanie tak troszeczkę już. nie jest na pewno emocjonujące. Widząc wynik X Komago. Jesteśmy w stanie na pewno już twierdzić, że to ta formacja odniesie zwycięstwo, chociaż. No jednak widzieliśmy, że też i drużyna pakt Co jakiś czas jest w stanie się uruchomić, ale tamten. Wynik wyglądał zupełnie inaczej. Ta gra została podjęta jeszcze też w innym momencie. Ma to wyjście pod bombsite. Myślę, że B jest w stanie pokazać właśnie aktualną różnicę poziomów. No znaczy, bawiąc się ze swoimi rywalami, wskakuje jeszcze bezpośrednio na pociąg BS-owy. Dokłada drugie trafienie. Wegi, Lunatic. No muszą próbować zachować wyposażenie, bo inaczej będą musieli rozegrać ostatnią rundę. Z pustym kipunkiem zatem 15 do 3. No i puste kąta antyterrorystów. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, aż takiej dominacji. X-Komago, gdzieś w tyle głowy miałem, że może zobaczymy tutaj powrót Jastrzębi w takim klasycznym wydaniu na sadzie, że no nie będzie tej właśnie aż tak zaciętej walki. Że nie będziemy tutaj na pewno świadkami kolejnej dogrywki. No ale spodziewałem się, że formacja Pakt jednak pokaże, że mapa trenie jest ich wyborem. Sam poza tym kojarzę tę drużynę właśnie z tą mapą. Więc wydawałoby się, że tutaj może pakt sięgnie po chociażby 10-11 punktów. Aby pokazać, że ta walka jest, że oni próbowali, ale po prostu się nie udało. Snaci! Na samym początku z eliminacją Ralen jeszcze nic nie dołożył od siebie, ale ta runda jeszcze może zostać wygrana. Jest na w końcu Darko. On wreszcie sprawdził na mapie DAS-2. Zatem tutaj może być oczywiście podobnie, ale jednak Darko. Złapany Ralen. Wchodzi jak do siebie. Lunatic tutaj jeszcze walczy, ale. Ciężko byłoby nawet mu zdobyć eliminację na fiku, jak widzieliśmy. Mimo, że ten był jednak na niskim poziomie zdrowia, ale realny po raz kolejny odpowiada na jakąś ingerencję w jego zesku. Lunatic! O, też jeszcze tutaj gdzie stara się znowu podobijać przeciwnika. No i pozostaje w grze kapitan w formacji X komago. Ten nie daje rady, ale bądźmy szczerzy, to jest aktualnie odraczanie tylko i wyłącznie już znanego werdyktu 15 do 4. Ja bym chciał zobaczyć taki powrót. Tego typu rzeczy zdarzają się bardzo rzadko, rzadkowo. No derby polskie w SA Prime Premier, przepraszam, no to jest też takie mini święto moglibyśmy powiedzieć. Zatem zawsze miło się ogląda na pewno zacięte spotkanie, właśnie takie spotkanie jakie mieliśmy na mapie Dazwa. Niemniej jednak tutaj no ekipa której znajduje się Sobol, Vegi, Darko, Lunatic, Minis Z dużym, z dużym problemem, aby powrócić do gry. Furlan, Ritz z eliminacjami. Jak widać, właśnie w tym momencie jesteśmy świadkami końcówki mapy Train. Dokładnie tak. No ta rotacja jest oczywiście widoczna. Innej też możliwości nie może być. Już tutaj też nie ma możliwości zachowania wyposażenia, ale znaczy Z fragiem w powstaje Lunatic Darko. Ta dwójka. Prawdopodobnie za moment. no właśnie, pożegna się z życiem. Lunatic jeszcze próbował, ale tutaj już była przygotowana ustawka, więc kończymy, kończymy to, moi drodzy. No, trzeba przyznać, że ta gra wyglądała po prostu bardzo, bardzo dobrze ze strony Xcomago, jeżeli chodzi o szczególnie ostatnią mapę. Pierwsza mapa bardzo wyrównana, szczególnie pod całą końcówkę. Widzieliśmy przecież dominację Xcomago w pierwszej części meczu. Przyjemnie się to na pewno oglądało. No, wtedy ja... Przypominam, no nie będę tego ukrywał, chwaliłem dość mocno Minisa za grę, no ale ten bond się pojawił. I już chyba byliśmy w stanie poniekąd, chociażby właśnie z tych statystyk gdzieś już ściągnąć mniej więcej zarys drugiej mapy. Minis był bardzo ważną. Tak naprawdę, częścią całej układanki, czy to w ataku, czy to w defensywie, na mapie DAS-2, często od niego tak naprawdę zależało, czy ten punkt w ogóle wpadnie na konto. No i kiedy go zaczynało brakować na mapie, train było widać, że no jednak, formacja Pact nie była w stanie chyba po prostu w tym meczu się już odnaleźć. Szkoda, że tak się to wszystko jakoś potoczyło, bo tak, jak jeszcze raz podkreślę, zawsze się przyjemnie ogląda i komentuje i ogólnie. Patrzy na spotkanie dość wyrównane. Tutaj, jednak, ta ostatnia mapa, jak się okazało, mapa train, była po prostu taką jednostronną bitwą ze strony X-Comago. Oni byli w stanie tutaj zdominować swojego rywala, troszeczkę chyba zrewanżować się za pierwszą mapę. Ale tyle ode mnie. Tyle na dzisiaj z SEA Premier. Ja dziękuję za ten czas, który spędziliście tutaj razem z nami. Do zobaczenia. Już wkrótce komentował Dominik Domek Młakowski. No i też dodatkowo dobrej nocy, wyśpijcie się.